Dzisiaj statkiem bardzo mocno buja. A faktycznie mamy problem, dlatego że jedna z kobiet, uczestniczek wyprawy, złamała rękę na statku. I to tak paskudnie, że musi udać się do szpitala. Dlatego musieliśmy przerwać zwiedzanie na 3 dni i płyniemy w tej chwili z powrotem do portu na Falklandach, gdzie możliwe jest odtransportowanie jej do Kanady. A ten dziób ile skacze, jak sądzisz? Wow, 10 metrów więcej. Tak to wygląda z perspektywy mojej kabiny. Normalnie moja kabina jest mniej więcej tak, czyli ładnych parę metrów nad wodą. A teraz wygląda, jakbym był pod wodą. Próbuję jakoś utrzymać równowagę. Tristan da Cunha. Największa wyspa tego archipelagu, a ta stolica to Edynburg Siedmiu Mórz. Przed chwilą usłyszałem, że długość nazwy jest większa niż ilość mieszkańców. Bo mieszkańców jest tylko nieco ponad 260. Mamy jednak poważny problem. Popatrz na te łódki, jak się zachowują. Skaczą na wodzie po kilka metrów do góry i na dół. Pogoda się popsuła i nie sposób wylądować. Łódź jest albo 5 metrów wyżej, albo 5 metrów mniej. Ta łódka jest zaopatrzeniem. Odpływa tylko na chwilę. Przy spokojniejszej wodzie spuszczają hak i dźwig wynosi towar na górę. Handel jest wymienny. Plancius otrzymuje przede wszystkim kartofle. Na tej wulkanicznej wyspie Tristan da Cunha jestem już 3 dzień. Statek pływa wzdłuż wyspy po stronie zawiecznej po to, żeby poczekać na pogodę, która umożliwi zejście na ląd. Wyspa jest czynnym wulkanem, który w roku 1966 wybuchł i spowodował ewakuację całej wyspy na rok.
malutki port na Tristan da Cunha. Serdecznie witamy, mały napis na kontenerze. A w taki sposób odbywa się przewożenie towarów na ląd i dostarczanie na statek. Świat od razu jest weselszy, jak wyjdzie słońce. W 1966 roku wybuchł tu wulkan. Ludzie przeprowadzili się z powrotem. Po roku ewakuowano 270, a z powrotem przybyło 267. Nie potrafili się przystosować w innych krajach brytyjskich. Rezydencja, mieszkanie prywatne szefa. W większości krajów czas liczy się przed jakimś ważnym wydarzeniem, czy po nim, na przykład po wojnie światowej. Tutaj liczą czas przed i po wybuchu wulkanu. Pogoda jest tutaj bardzo zmienna. Przed chwilą było słońce, za chwilę deszcz. Jestem na potężnym rozlewisku lawowym. Widać wyraźnie, skąd lawa spadała w dół. Obecnie na Tristan da Cunha zamieszkuje 265 mieszkańców. Zajmują się głównie rybołówstwem oraz rolnictwo, głównie kartofle i warzywa. Tutaj masz przykład, jak wygląda gospodarstwo. W tym gospodarstwie i w każdym ogranicza się ilość zwierząt do 2 krów i 7 owiec. Minęły już 43 lata dokładnie od przejścia tędy strumienia lawy i widać, że przyroda powoli odzyskuje teren. Okręciłem, źle policzyłem. Ostatnia erupcja miała miejsce 53 lata temu. Jedyna miejscowość Edynburgh Siedmiu Mórz. I na końcu trafiłem do źródła tych kłopotów sprzed 53 lat. Krater. Krater znajduje się na zboczu góry, wcale nie na wierzchołku. Stąd lawa się wylała z boku na miejscowość. A góra jest tam, tam dalej, wysoko jeszcze. Ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Jeszcze kolejne 50 lat i nie będzie widać wulkanu, chyba że wybuchnie znowu. Obecnie to dość sielski obrazek, ale sąsiedztwo tej łąki, takie jakieś ciemne. Wulkaniczne kamienie służą do budowy wszystkiego, ogrodzeń, ale i murów domów.
do gotowania służy gaz z takich dużych butli. Na wyspie znajdują się dwa kościoły. To jest wnętrze kościółka anglikańskiego. Na wyspie wśród mieszkańców występuje tylko 7 nazwisk. Z tego względu nie używa się tutaj w ogóle nazwisk, tylko imiona. Mieszkańcy hodują głównie kartofle, warzywa oraz z morza wyławiają krewetki i homary. Homary są eksportowane głównie do Republiki Południowej Afryki, do Kapsztadu. Używają do tego celu około 20 łódek. Idę sobie przez tą stolicę, wioseczkę rybacką, inaczej. I zauważyłem coś takiego. Wisi sobie na łańcuchu butla. Z boku wisi leży młotek i u góry słuchawki. Jak delikatnie stuknąłem, zrozumiałem, co to jest. To jest po prostu dzwon alarmowy. Opony samochodowe, zużyte, można i w ten sposób wykorzystać. Staną się wtedy huśtawką. Mają pocztę i centrum turystyczne. Hi. Budynek rządowy, ale i autobusik. Oraz sklepy. I dzisiaj święto, dlatego że są naraz aż dwa statki. Wtedy, kiedy przypływa statek, pewnie te łodzie wypływają. Wypływają na połowy, homarów głównie. Wypasają tutaj głównie krówki. Tutaj widzę okazałego Fernando. Na końcu odwiedziłem cmentarz. Miałem trochę czasu i przyjrzałem się paru nagrobkom. I tutaj mąż Gladys, ojciec Judy, Rhoda and Hillary i tak dalej, i tak dalej. Sporo informacji zamieszczają tutaj na nagrobku. Cmentarze są 3. Ten jest najstarszy. Drugim, moim zdaniem, ładniejszym kościołem jest kościół katolicki świętego Józefa. Do małego archipelagu Tristan da Cunha należy 6 wysp. Ta nazywa się Nightingale i jest jedną z mniejszych. Tak się tutaj przepływa. Po wylądowaniu spotykamy taką kolonię lwów morskich. Tutaj już inna odmiana.
ten ptaszek mieszka tylko tutaj. Buzi, buzi. Tatę też pogonili, idzie do wody. Trawa jest tutaj dość wysoka. Tu są wszystkie. A ten wielki biały to był żółtonosy albatros. Ten stoi jak aktor. Tutaj kolejny przy samej ścieżce. Co chwilę stoi jakiś strażnik i obklepuje dziobem. Nie chce lecieć. Ten albatros stanął sobie na ścieżce jak strażnik Teksasu. No i jak mam przejść? No stary. Młode albatrosy wyglądają jak śnieżne kulki. Ten tutaj właśnie kończy okres dojrzewania. Na końcu trafiłem na przełęcz i na gniazda, na kolonie tych albatrosów. Widać kolejne w jedynym tutaj lasku. Stoję metr od niego i za chwilę się odezwie. Ten mnie chyba przepuści. I kolejny. Chodzimy sobie ścieżką i co chwilę stoi. Kulka śniegu. Wyspa Inaccessible była trzecią wyspą tego małego archipelagu sześciu wysp, którą miałem okazję zobaczyć, niestety tylko z wody. Jak widać, jest to wulkan również, wulkaniczna skała, szczyt wulkanicznej góry wyłażący z wody.